Witam serdecznie, Tomasz Gordewski. Chciałbym przedstawić Państwu, jak działa medialnie to wszystko, co przeglądamy na Facebooku, jakie informacje są umieszczane i co jest Matrixem, jak to Państwo działa. Na profilu właśnie miasto, konim nasze miasto, możemy zobaczyć sobie informację, że Policja konińska poszukuje listem gończym pewne osoby. No dobrze, spróbujmy zerknąć dokładnie kogo, spróbujmy dowiedzieć się. Otóż chodzi między innymi o tego osobnika, który, no jakby nie było, jest na zdjęciu, a dokładnie wygląda w ten sposób. Nazywa się ten pan Bogumił Kuczyński. I co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, że w bardzo łatwy sposób poszukałem tego pana, przeprowadziłem rozmowę i jestem niemile zaskoczony. O co w tym wszystkim chodzi? Po co publikujemy listy gończe, jeśli bardzo łatwo jest do tego człowieka dotrzeć? Mało tego, policja i prokuratura powinna posiadać pewne informacje, którą podczas wywiadu udzielił pan Bogumił Kuczyński. Policja po prostu wie, jaki ma numer, może zadzwonić i ten cały list gończy traci tutaj sens. Czy tak jest z dwoma następnymi poszukiwanymi? Po co ta informacja w portalach? Po co ta informacja, ten cały szum, jeśli wiadomo jest, gdzie ten pan mieszka, jest numer telefonu do niego i tak dalej. Posłuchajmy, co powie poszukiwany. Słuchaj, Bogumił, powiedz mi, co jest z tym europejskim listem gończym, który możemy zobaczyć na portalach kanińskich? Jak to się w ogóle rozwija i dlaczego? To się rozwija w ten sposób, że zaczęło się w ogóle od tego, że ja przyjechałem tutaj do Holandii dokładnie 8 maja 2008. No i po jakimś mniej więcej roku, prawie że roku, bo to w 2009, przychodzi do mnie osoba, która jest moim zwierzchnikiem tutaj i zadaje takie bezczelne pytanie i słuchaj, czy ty wiesz, że jesteś poszukiwany? I ja byłem z nim na takim normalnym układzie, no i pytam go wprost, czy go pogięło, czy coś w tym stylu. On mówi, nie, no jesteś poszukiwany, sprawdź w internecie. Więc ja pełny zdziwienia wchodzę na internet, sprawdzam, wyświetla się właśnie ta strona KMP Konin, gdzie jestem poszukiwany, żeby było śmieszniej, celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, nie miałem zielonego pojęcia o tym, co to w ogóle jest, na jakiej podstawie, więc starałem się dowiedzieć za co, o co w ogóle chodzi, tak? Tam był podany numer do bodajże Kleczewa, do komisariatu w Kleczewie. Dzwonię do komisariatu w Kleczewie. Zaraz następnego dnia wziąłem sobie specjalnie jeden dzień wolnego, żeby się zorientować, bo byłem no, delikatnie mówiąc w szoku. No i dzwonię tego następnego dnia do tego Kleczewa. No, odpowiedź, jaką uzyskałem, powaliła mnie totalnie, bo słuchaj, no tym się zajmuje Wilczyn, musisz zadzwonić do Wilczyna. Aha. No to... No rozmowa na poziomie, tak, totalnym, więc dzwonię do Wilczyna. Dzwonię do Wilczyna, przedstawiam się oczywiście tak samo jak w Kolczewie, trochę ich zamurowało, no ale odpowiedź była krótka i lakoniczna. Wiesz, osoba, która jest twoim dzielnicowym, akurat jest na urlopie, musi zadzwonić za 2 tygodnie. No, ja po prostu zacząłem myśleć, czy to jest komedia, czy to jest rzeczywiście, rzecz się dzieje naprawdę. Niestety to było faktem. To jest państwo polskie. To jest państwo polskie, dokładnie, ale to później do tego już doszedłem jeszcze bardziej. I później mnie to utwierdziło w tym, że to jest państwo polskie i tu wszystko jest możliwe. No więc po tych 2 tygodniach dzwonię do tego Wilczyna, do tego mojego pana dzielnicowego. Odpowiedź krótka, że pan dzielnicowy był, ale był od rana, w związku z czym jutro będzie po południu, jutro po południu, żebym zadzwonił. No dobra, no już, że jestem uparty, dzwonię następnego dnia, czyli już od momentu, kiedy się dowiedziałem o tym, że jestem poszukiwany, minęło mniej więcej 2,5 tygodnia. Dzwonię w końcu z tego Wilczyna, rozmawiam z tym moim panem dzielnicowym,
i pytam, co jest grane. No, on mówi, słuchaj, no wiesz, najlepiej to gdybyś ty przyjechał, ja bym ci wszystko powiedział. No, zwaliło mnie to z nóg, no bo mówię wprost, no przecież gdybym ja tam pojechał... Najlepiej PKS-em. Jeszcze najlepiej PKS-em, dokładnie, żebym powiedział, o której godzinie, jaki rozkład jazdy i tak dalej, żeby oni już na mnie czekali, tak? Oczywiście. No bo to jest normalne. Ja mówię, gdybym ja tam się pojawił, to automatycznie mnie zamykasz w bransoletki i nawet nie mówisz, o co chodzi, tylko odwozisz tam, gdzie potrzeba, tak? No on mówi, no tak, ale przez telefon ci nie mogę powiedzieć. Więc zadałem bezczelne pytanie, czy mogę prosić chociaż o numer sprawy i sąd, który na podstawie wyroku po prostu doszedłem do tego, co to w ogóle jest, tak? No to akurat się sprężył, powiedział mi, jaki to jest sąd, powiedział mi numer sprawy. No więc następnego dnia batalia. Kolejna już tym razem, tylko że tym razem z sądem, tak? Dzwonię do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, bo takowy wydał wyrok. Dzwonię do Sądu Warszawa Śródmieście i pytam o numer sprawy, tak? Odpowiedź, akt nie ma w tym momencie w sądzie rejonowym, są w sądzie okręgowym. Czyli kolejna spychuwa, dzwonię do okręgówki. W okręgówce mi powiedzieli, że akt nie ma w okręgowym, są w rejonowym. To trwało tak mniej więcej kilka dni. Tak odsyłali od jednego do drugiego. Oczywiście zero możliwości dowiedzenia się o czymkolwiek. W końcu tam któremuś wymknęło się, że jest w sekcji ENA. Na tego, czyli europejskiego nakazu aresztowania, ale tam żadnych szczegółów bliższych nie było. No już nie miałem nic innego nie mogłem wymyśleć, tylko po prostu wynająłem, będąc tutaj, wynająłem adwokata w Polsce, wysłałem mu pełnomocnictwa i tak dalej, bo mówię, no ja już sam nie przeskoczę tego, nie da się tego zrobić przez telefon. Nawet gdybym chciał po prostu pisać pisma i tak dalej, to sąd i tak nie przeskoczę tego sądu, nie przeskoczę polskiej biurokracji. Wynająłem adwokata w Polsce. Adwokat w Polsce po praktycznie 3 miesiącach udało mu się dokopać do wyroku. Także szybko, to bardzo trwało. Dostałem wyrok, więc zdziwienie było moje niesamowite, tym bardziej, że okazało się, że dostałem wyrok 2 lata w zawieszeniu na 4. Wyrok dostałem, czekaj, sprawdzę. Wyrok dostałem 18 kwietnia 2007. 2 lata w zawieszeniu na 4 plus obowiązek zadośćuczynienia, czy tam naprawy szkody w wysokości 25 tysięcy złotych. I później 31 marca 2008 zapadło postanowienie o wykonalności tego wyroku. Najdziwniejsze było to, że o żadnej takiej sprawie nie wiedziałem, tym bardziej, że w roku 2007 do maja 2008 byłem w Polsce. Kontaktowałem się z policją niejednokrotnie w zupełnie innych sprawach, co prawda nie o mnie chodziło, ale po prostu byłem tam troszkę bardziej z nimi związany, nie jako podejrzany, tylko jako normalny ich partner w zasadzie. Więc mieli do mnie wszystkie namiary, mieli do mnie numery telefonów, mieli mój adres i tak dalej, więc nie było ich przez ten czas. Do maja 2008, kiedy ja wyjeżdżałem z Polski, nie było kompletnie nic. Ja będąc tutaj dowiedziałem się, że raz, że zapadł wyrok, dwa, że zapadło postanowienie wykonalności tego wyroku, a 3 pewnego pięknego dnia, to znaczy 15 grudnia bodajże 2009 roku, wracając z zakupów w Niemczech, ponieważ tutaj mieszkam blisko granicy niemieckiej i bardzo często jeździliśmy do Niemiec na zakupy, ponieważ tam jest troszkę taniej. Wracając z tych Niemiec, była zwykła taka kontrola drogowa zaraz za granicą holenderską. No i standardowo biorą wszystkie dokumenty, wzięli tak samo mój dowód. Po czym przychodzi policjant i pyta mnie, czy ja wiem, że jestem poszukiwany w Polsce. Ja mu powiedziałem, że od niedawna wiem, bo tak naprawdę oni mnie zatrzymali w grudniu, ja wiedziałem od, nie wiem, sierpnia, czyli tak dopiero można powiedzieć kilka tygodni przed tym, dopiero dostałem ten wyrok, tak? Ale mówię temu policjantowi, że już wiem.
No i policjant się pyta, czy ja pójdę z nim. Ja mówię, no nie mam zamiaru uciekać i tak dalej, nie mam zamiaru nic kombinować. Więc poszedłem, tak? Poszedłem z nim, zostałem tam przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Tam przez tłumacza, bo od razu połączenie telefoniczne z polskim tłumaczem. Na bieżąco prokurator mówił swoje, tłumaczka tłumaczyła, bo to była akurat... Ale zaraz skuli cię, wrzucili do suki... Nie, absolutnie, nawet przez sekundę nie miałem bransoletek na rękach. Pełna kultura od samego początku do samego końca. Po prostu to byli, no głupio tak mówić, Polak tak głupio może mówić na policję, to byli po prostu tak jak koledzy, oni traktowali normalny partnerski układ, tak? Ja, tak jak się znamy, to tak jak znajomi. Chodź, chodź z nami, załatwimy to i masz spokój, tak? To jest na tej zasadzie. Żadnych wiesz, jakichś tam dyskryminacji, nic z tych rzeczy. To nie Polska niestety, znaczy na szczęście. Na szczęście. To na znaczy szczęście. Nie byli wygoleni na łyso, w dżinsach i w Adidasach. Nie, absolutnie nie. Pełna... Czyli nie polska policja. Nie. Tutaj na tego... Zresztą tutaj masz patrole mieszane tak zwane, czyli kobieta i mężczyzna zazwyczaj. Ale na tego, ale mówię, no pełna kultura, tutaj nie spotkasz policjanta. Znaczy, żeby było śmieszne i taki paradoks zupełnie odbiegnę od tematu. Tutaj policja służy do czegoś innego zupełnie niż w Polsce. Dlatego, że w Polsce przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że policjant to już nie powiem co i do niego bez kija nie podejdziesz. Oczywiście. Tutaj masz coś takiego, że ja osobiście miałem przypadek taki, że wróciłem pociągiem do Emmen, mieszkam od Emmen tam 10 kilometrów, więc tak z góry... Dlaczego mówisz właśnie, przepraszam, że tak teraz przerywam, ale mówisz dokładnie, gdzie mieszkasz, mówisz dokładnie, w jakim kraju mieszkasz, nie boisz się, bo ja to nagrywam, jesteś świadom nie, tego? Nie boję się, dlatego zaraz dojdziemy do tego, jak kończyło to moje zatrzymanie. Ale na tego nie boję się, dlatego że nie mam nic do ukrycia, po pierwsze. To wiesz, ja tutaj jestem najzupełniej bezpieczny, najzupełniej spokojny o siebie. A. Ale do tego zaraz dojdziemy. No i wiesz, wracając z tym pociągiem, wróciłem na tyle późno, że uciekł mi ostatni autobus do mnie. Co zrobi obcokrajowiec w momencie, kiedy wiesz, przyjeżdża, nie ma już czym się dostać do domu i tak dalej. Co robisz? W tym kraju. Płaczę. Siadam i płaczę. Nie, tutaj nie masz czegoś takiego. Ja doskonale wiedziałem tutaj, jak działa holenderska policja. Widząc radiowóz, podszedłem i zapytałem, czy oni mogą mi pomóc. Oni odpowiedzieli, że nie ma żadnego problemu, siadłem z nimi w samochód, przywieźli mnie do domu. No to faktycznie, nie, to jest niebywałe, ale... U nas niespotykane, niestety. U nas niespotykane. Tutaj to się dzieje naprawdę i to się dzieje codziennie, to się dzieje non-stop. No i teraz dokończę właśnie ten mój cały system zatrzymania, tak? Zostałem przewieziony do tego, do tej policyjnej izby zatrzymań. Tam spotkanie z prokuratorem, rozmowa z tłumaczem i tak dalej. I prokurator tłumaczy mi zasadę działania europejskiego nakazu aresztowania. Mówi, jest tak, że przy każdym europejskim nakazie aresztowania ja sobie tylko pochwalę. Papieros. Tak, dokładnie. Przy każdym europejskim nakazie aresztowania prawo unijne mówi w ten sposób, że osoba zatrzymana, bo ja w tym momencie byłem zatrzymany, wybiera procedurę. Są dwie procedury, normalna i uproszczona. Procedura uproszczona polega na tym, że się zgadzam na wszystko, Holandia się nie wypowiada na ten temat i oni mnie w ciągu 10 dni deportują do Polski, Polska robi ze mną to, co tam chce w myśl tego europejskiego nakazu aresztowania, tak? Natomiast druga procedura polega na tym, że ja staję w ciągu 3 dni przed sądem. Sąd decyduje, co dalej, w sensie, czy oni mnie wypuszczają i z wolnej stopy przyjeżdżam na rozprawę o ekstradycję, czy zostaję aresztowany i w areszcie czekam na rozprawę o ekstradycję. Bo rozprawa o ekstradycję... Na tej rozprawie dopiero zapada decyzja, czy Holandia zgadza się na wydanie mnie, czy nie zgadza się na wydanie mnie. Otóż to. No i ja wybieram, oczywiście prokurator jak usłyszał o tym, że ja nie byłem w ogóle na żadnej rozprawie, nie widziałem żadnego wezwania nawet na takową rozprawę, mówi, że no, on nie widzi niemożliwości, tylko mówi, ty musisz wybrać procedurę normalną i Holandia nie może się zgodzić na to, żebyś ty pojechał, skoro Polska pozbawiła cię możliwości obrony, tak?
No, w sumie przyznałem mu rację, no bo nic innego mi nie pozostało. No i tak było. Stanąłem w ciągu 3 dni przed sądem w Amsterdamie, ponieważ wtedy już mieszkałem krótko, tam w zasadzie rok, więc oni tylko potrzebowali, oni wzadzili mnie do aresztu, ale tak naprawdę potrzebowali tylko potwierdzenia z firmy, że ja tu mieszkam i tu pracuję. I wtedy mnie wypuszczą. No i tak było. Firma przysłała takie potwierdzenie, że ja rzeczywiście mieszkam na ich mieszkaniu, że u nich pracuję i tak dalej. No i tam po miesiącu praktycznie mnie wypuścili i odpowiadałem z wolnej stopy. Pracowałeś legalnie? Tak, legalnie. Legalnie. I nie mogli cię znaleźć? No, nie chcieli, podejrzewam. Nie chcieli, podejrzewam. O Boże, jak to funkcjonuje, to państwo nasze kochane. Dobrze, kontynuuj, przerwałem. To jest nic nowego, to właśnie tak funkcjonuje. No i na ten, no i ja po prostu pojechałem na tą rozprawę już tą o ekstradycję, tak? I wiesz, ja przygotowany na to, że jak jadę na rozprawę o ekstradycję, oczywiście nie znałem procedur wtedy a propos wyroków, tak? Więc ja już pojechałem, że tak brzydko powiem, spakowany. Przygotowany, zwarty i gotowy. Zwarty i gotowy, dokładnie przygotowany na deport. No i tam jesteśmy w tym sądzie. Wchodzę na salę sądową, taka głupia dygresja. Zobaczyłem same kobiety, mówię, przegrałem. Ale jak się okazało, tylko ja i mój adwokat byliśmy facetami. Taka trochę feministyczna, trochę feministyczny skład sędziowski. Ale okazało się, że ten skład chyba mi uratował życie. To się później akurat okazało. Natomiast to był jedyny moment tak naprawdę, kiedy musiałem się wstydzić za Polskę. Dlaczego? Już mówię dlaczego. Dlatego, że dopiero wtedy na tą rozprawę o ekstradycję przyszła odpowiedź Polski. Odpowiedź Polski na to, co ja mówiłem im cały czas, Holendrom oczywiście, na to, co mówiłem cały czas, że ja nie byłem na żadnej rozprawie, nie widziałem żadnego wezwania, nie widziałem, już nie mówię o podpisaniu wezwania jakiegokolwiek, przyszła odpowiedź strony polskiej. No i wtedy taka bardzo dość wredna pani prokurator mówi, te słowa chyba zapamiętam do końca życia, w związku z tym, że strona polska odpowiedziała na pana argumenty a propos tego, że nie był pan na żadnej rozprawie, rzeczywiście potwierdziła fakt, że nie był pan na żadnej rozprawie, nie podpisał pan własnoręcznie żadnego wezwania. Strona holenderska nie widzi innej możliwości, jak nie wyrazić zgody na pana przekazanie stronie polskiej. Proszę bardzo. No więc ja w tym momencie, wiesz, tak jakby mi takie kilka ton z serca na nogi spadło, tak? No i później się jeszcze tylko okazało, że wychodząc z sali sądowej, mój adwokat mówi, jeszcze tylko wyślę ci jedno pismo, ty mi je tylko podpiszesz i odeślesz. Mówię, jakie pismo? Mówi, no bo słuchaj, ty siedziałeś niesłusznie, tobie należy się odszkodowanie. Ops. Aha, no to tak, wiesz, trochę mnie to załamało, no ale wiesz, załamało w tym pozytywnym znaczeniu, bo po prostu tutaj nie masz czegoś takiego jak w Polsce. Nie masz, wiesz, jakiegoś przerażenia tym sądem, nie masz przerażenia policją, nie masz czegoś takiego. Na sali sądowej powiedzieli mi wyraźnie, że europejski nakaz aresztowania tamten, europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje mnie na terenie Holandii. No, dla Holendrów jestem normalnym, wolnym człowiekiem, niekaranym. Ale sędzina powiedziała jedno, ale tylko w Holandii. Nie możesz się ruszyć nigdzie indziej. Tak, tutaj mówi, jest pan bezpieczny. Tutaj nikt panu nic nie może zrobić z tego tytułu. Pytanie jeszcze takie bardzo istotne dla mnie, ponieważ starałem się komentować tą prośbę, która jest na portalu pewnym Konińskim, prośbę policji i tak dalej, odnośnie listu europejskiego z 3 osobami, gdzie 2 osoby jest z nami. Dotarłem do tych 2 osób, 1 wywiad właśnie przeprowadzam z tobą. Pytanie numer uno. Czy policja zdaje sobie sprawę, gdzie ty jesteś teraz? Czy wiedzą o tym? Wiedzą. Wiedzą, doskonale wiedzą. Od momentu, dokładnie ci powiem, od kiedy wiedzą. 5 lutego 2010 była moja sprawa, kiedy Holandia nie zgodziła się na przekazanie mnie, więc siłą rzeczy sąd holenderski, dokładnie Rechtbank Amsterdam, tak to się nazywa, Arondins, nie będę czytał po holendersku, bo nie znam tego. Dobrze, czy prokurator prawdopodobnie też musi wiedzieć o tym? To znaczy Polska musiała dostać odpis wyroku. Aha.
chciała dostać. Musiała dostać w 2010 dokładnie, nawet jeżeli rozprawa była 5 lutego, no to oni w ciągu, ja wiem, no tygodnia musieli to dostać, czyli najpóźniej w ciągu do 12. Czyli jeżeli zdają sobie sprawę z tego, że jesteś cały czas w Holandii, jeżeli wiedzą, że wysyłali jednak odpowiedź do Holandii, to po kiego ciorta cały czas ten list jest publikowany? No też to mnie bardzo zastanawia, wiesz, to mnie bardzo zastanawia. Może pozdrowienia właśnie dla komendanta i prokuratora. Zaaktualizowanie stron internetowych, tak, to by im się przydało. To by im się przydało. Także... Albo po prostu za tak ogromne ogarnięcie tematu, bo naprawdę ogarniają temat niesamowicie. Przygotowani zwarci gotowi. Niestety tak to jest. Przygotowani są niesamowicie, dlatego że jeżeli wiesz, ja już tu jestem, no od tego 2010 leci czwarty rok. Mimo tego właśnie, bo zakończyła się ta sprawa z tym, że, bo sędzia jeszcze też powiedział, znaczy ta sędzina powiedziała, żebym starał się coś z tym europejskim nakazem aresztowania zrobić w tej Polsce. Ja im obiecałem, że wystąpię do Polski z prośbą o uchylenie tego aresztu, tej Eny. No i tak było, no wystąpiłem poprzez kolejnego adwokata, wystąpiłem z pismem do sądu i tak dalej. Podałeś adres zamieszkania? Znaczy, chyba tak, chyba tak. Nie jestem pewien, czy ona to zrobiła, ale wydaje mi się... Ale wiedzą, gdzie pracowałeś legalnie, także mogli to sprawdzić, tak? Nie było sensu ukrywać, no bo to nawet Holandia im podała. Podejrzewam, że w odpisie wyroku tego, na którym nie zgodzili się na przekazanie mnie, musiał być mój adres i tak dalej. Musiał być mój numer telefonu, którego nie zmieniałem. Także muszą po prostu mieć. No i wyobraź sobie, w tym 2010 ten mój adwokat, moja pani mecenas wystąpiła z tą prośbą o uchylenie ENA. No tak, jakoś mamy 2 lutego 2014, jeszcze odpowiedzi nie ma. Aha, czyli tak to funkcjonuje. Pozdrowienia dla państwa polskiego, tak? Dokładnie. 4 lata, jakby nie patrzeć. No patrz, praktycznie prawie 4 lata, bo 5 lutego 2010 się nie zgodzili, a dzisiaj mamy 2 lutego. Za 3 dni będzie 4 lata. Czyli zdają sobie sprawę z tego, gdzie jesteś, wiedzą o tym, gdzie jesteś, a cały czas publikują list gończy. O co tutaj chodzi? Pokazanie, że coś robią, że prokurator coś robi, show jakieś, nie wiem, płacą portalowi za publikację takiej informacji. Dochodzę do tego, wiesz, zastanawiam się, dlatego staram się przeprowadzić z tobą wywiad, żebyś to wytłumaczył, że jesteś, istniejesz, wiesz o sprawie, nikt nie udają, że cię szukają, nikt nie tworzą listów, nie europejskich listów gończych, bo to wszystko fikcja jest. Takie działanie. Zgadza się, tym bardziej, że wiesz, w momencie, kiedy ja się pewnego dnia tak zacząłem zastanawiać, by co oni wymyślą, wiesz? Bo na dobrą sprawę, no 4 lata to trochę długo na to, żeby nie dać odpowiedzi jakiejkolwiek, tak? Oczywiście. Mimo tego, że już pomijam to, że to się kwalifikuje do Strasburga za w ogóle, jak gdyby, no delikatnie mówiąc, pomijanie czy po prostu wszelkiego rodzaju tego typu jakieś tam, wiesz, już nie mówię o ujemnym traktowaniu czy coś w tym stylu, tak? Bo to już jest delikatnie mówiąc poniżające. Ale wypadałoby nawet, no głupie, odpierć się od państwa polskiego. Dokładnie. Nie radzimy sobie, udawaj, że ciebie nie ma, my będziemy wysyłać i w statystykach podnosić swoje dane, że działamy, że szukamy. Zgadza się, tutaj nic. Ja po prostu zastanawiałem się w pewnym momencie, czy nie wystartują mi z czymś nowym, wiesz? No i tak przestałem już się zastanawiać. Już w miarę mi się wszystko uspokoiło, zacząłem już dalej żyć swoim życiem i tak dalej. Wyobraź sobie w tą środę, dokładnie w tym tygodniu, godzina 20, tam z hakiem, dzwonek do drzwi, otwieram. Państwo z policji, nie? No, w parka, mężczyzna i kobieta, no i pytają, czy ja to ja, oczywiście potwierdziłem, i mówią, że mają wobec mnie europejski nakaz aresztowania. Więc ja mówię, tak sobie myślę, że nie wierzę, kur mać, Polska drugi raz zrobiła to samo, tak? No ale patrzę na ten europejski nakaz aresztowania, patrzę, jest zupełnie coś innego. Wow, surprise. No mówię surprise, dokładnie. No zrobili mi drugi europejski nakaz aresztowania. Jeszcze zobaczyłem, bo tam miałem 2 lata, tak? Do
tamten europejski nakaz aresztowania był celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. A teraz? Co wymyślili? A teraz przychodzą, wiesz, ja z tych nerwów byłem po prostu tak zdenerwowany, że jak ja zobaczyłem na tej Enie 8 lat pozbawienia wolności, wow, to już nawet nie czytałem, czy to jest, wiesz, czy to jest wyrok, czy to jest postanowienie, czy to jest cokolwiek. Ja już mówię, dobra, idziemy, znam procedury, wiem, chcę to jak najszybciej mieć za sobą, tak? No i znów ta sama procedura, zabrali mnie tym razem do Aszen, na policję, znów wybór procedur, czy normalna, czy uproszczona i tak dalej, znów tłumaczenie, że chcę normalną, znów stanąłem przed sądem w Amsterdamie, tylko że teraz już nie umieścili mnie w areszcie, tylko od razu mnie zwolnili do domu. Mówią, idź w cholerę, tutaj masz swój dom, masz swoją pracę, masz swoje rachunki i tak dalej. Melduj się tylko na policję raz w tygodniu i przyjedź na rozprawę, tak? Także tym razem bardzo szybko to poszło. Nawet przez chwilę nie byłem tak jak poprzednio, bo przedtem tam prawie że miesiąc siedziałem, tak? A za tym razem odbyło się tak, że w środę tam przed 9 wieczorem mnie zwinęli, w piątek po 18 już byłem na wolności, tak? Już po rozprawie sądowej, tak? Czy mnie puszczają, czy po prostu do aresztu. No mnie puścili na ten. I dopiero wiesz, jak już wyszedłem z tego wszystkiego, ochłonąłem, dopiero spojrzałem, że oni tym razem wpadli na pomysł, że skoro przedtem, wiesz, nie byłem na żadnej rozprawie i tak dalej, Holandia wymówiła się tym, znaczy nie pozwoliła mnie wydać, dlatego że nie byłem na żadnej rozprawie, to teraz wpadli na przeinteligentny pomysł, żeby wystosować ENA po to, żebym ja był na rozprawie. O, żeż. Doprowadzić się na rozprawę, no... Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I też, żeby było śmieszniej, mam przed sobą ten europejski nakaz aresztowania. I tak, w punkcie B tego europejskiego nakazu aresztowania jest orzeczenie stanowiące podstawę wydania nakazu aresztowania. I to jest podlegające wykonaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu... Czy możesz do kamery, ja bym sobie screena tylko zrobił, bo nagrywam audio tylko. Dobra, to czekaj. Moment. Pira za oko, dobrze? No, czekaj. O, tak jest. Zaczekaj, ja zrobię. Okej, okay, zaczekaj, momento, uno, concerto. Screen, dobrze, już mam. Dobra, okej. Okay. Na tego i tu jest postanowienie Sądu Rejonowego z Warszawy Pragi Północ z dnia 1 grudnia 2009. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z grudnia 2009. I teraz pytanie. Skoro Polska doskonale wiedziała o tym, że w lutym 2010 Holandia nie zgodziła się na przekazanie mnie do Polski, a w 9 zapadło postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, to przepraszam najmocniej, ale od lutego 2009 do lutego 2014 szło to ENA do mnie? No, widocznie na piechotę, proszę. Do 4 lata to podejrzewam, że ja bym szybciej doszedł, wiesz? No, proszę pana, szczytuję po 4 latach dopiero państwo polskie, także niestety tak to wygląda. To dzieci z tego nie będzie, słuchaj. Niestety dzieci z tego nie będzie. No, pogratulować tylko. Tutaj tak to wszystko funkcjonuje. No bo ja rozumiem, gdyby nie wiedzieli, ale od lutego 2010 doskonale wiedzą. Bo Holandia im dała na piśmie, że oni nie wyrażają zgody na przekazanie, nie dała im z adresem, z informacją, że ja tu mieszkam, tu pracuję, tu żyję i tak dalej. Łącznie z numerem telefonu, gdzie, żeby było śmieszne, na tym europejskim nakazie aresztowania jest mój holenderski adres i mój holenderski numer telefonu. Czyli mogli mało tego zadzwonić do ciebie, tak? Mogli. Ja czekam na telefon od nich. Przepraszam, czy możesz się przedstawić z nazwiska i z imienia, jak już tak rozmawiamy? Bogumił Podkuczyński, jestem na stronie. Bogumił Kuczyński. Dokładnie. Aha. No to nie mamy co ukrywać, no ja dzwoniłem tutaj do ciebie z taką myślą, że wiesz, no przeprowadzimy tutaj anonimową rozmowę, a jednak chcesz powiedzieć, że faktycznie państwo polskie tutaj nawala i troszeczkę naciąga fakty. To znaczy delikatnie mówiąc nawala, dlatego że ja się w tym momencie zastanawiam już po tym drugim ENA, ja się zastanawiam, czy za chwilę mnie znajdą, nie wiem, nie wydają mi ENA, dlatego że ja w roku na przykład 2005 przez przypadek jakąś tam, wiesz, jakiejś staruszki przez ulicę nie przeprowadziłem. To może być karalne.
No nie wiadomo właśnie, co nas czeka, ponieważ to jest, prawo zmienia się z dnia na dzień, niedługo będzie no, podatek od oddychania, ponieważ potrzebuje no, państwo pieniędzy. Na przykład. Oj, bo... Ja teraz wiesz, ja jestem od praktycznie 2008 zupełnie, wiesz, no nie to, że nowym człowiekiem, nie to, że innym człowiekiem, ale żyjącym zupełnie inaczej, w zupełnie innym standardzie, w zupełnie innym otoczeniu, w zupełnie innym środowisku. W państwie, które ciebie szanuje jako podatnika, dokładnie, mieszkańca, tak? Dokładnie. Dokładnie, bo ja tutaj, płacąc podatki, ja mam dostęp do wszystkiego. I tak jak mówiłeś a propos poprzedniej audycji twojej, bo akurat słuchałem, na temat tej państwowej służby, prywatnej służby zdrowia. W Holandii jest coś takiego, że każdy, który tu pracuje, ma obowiązek mieć ubezpieczenie zdrowotne. Własne ubezpieczenie zdrowotne. Własne. Ty płacisz. Oczywiście. Nie płacisz ZUS-u i tak dalej, tylko płacisz ty ubezpieczenie zdrowotne. I wtedy szpital dba, bo on należy do jakiegoś tam podubezpieczyciela, którego sprawdza, a nie jakaś biurwa decyduje o tym. Tak, dokładnie. Tu ubezpieczyciele o ciebie walczą, żebyś ty do nich płacił składki, a nie czekał na operację latami, tak? Tak w Polsce. No niestety, tak to wygląda. Ja chciałbyś coś przekazać jeszcze właśnie mieszkańcom tutaj Konina, mieszkańcom państwa polskiego, rządzonego przez państwa polskie, kraju Polska. Wiesz, dlatego specjalnie do ciebie dzwonię, żebyś to wytłumaczył, żebyś obnażył właśnie działanie państwa polskiego i żebyś po prostu powiedział, jak to jest naprawdę. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, pozdrowić kogokolwiek? To znaczy, ja wiem, czy pozdrowić, no najchętniej ten pozdrowił cały wymiar sprawiedliwości, ale to tak trochę głupio, wiesz? Przynajmniej osoby, które przygotowuje to wszystko, te wszystkie listy i stara się tutaj pokazywać, że funkcjonuje, ale jak to funkcjonuje, już jakość tego funkcjonowania jest opłakana z tego, co słyszę. No opłakana, bo to, wiesz, im bardziej, tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że jak ja się chcę naprawdę zdenerwować, to włączam TVN24. Bo jak widzę, co się tam dzieje, jak widzę, co się w tej mojej Polsce dzieje, no i niestety jeszcze mojej, i mówię już niestety, bo coraz po takich ekscesach, które mi funduje wymiar sprawiedliwości, ja się naprawdę zastanawiam nad tym, czy ja naprawdę chcę być Polakiem, wiesz? Bo to po prostu opadają ręce. Ja się nie dziwię absolutnie, znaczy opada wszystko, już nawet nie ręce. Ja się nie dziwię naprawdę w żaden sposób ludziom, którzy stamtąd wyjeżdżają. Nie dziwię się, bo ci, którzy tu chociaż na chwilę przyjechali, zobaczyli, jak wygląda normalne państwo. No czy właśnie. Przyjechali tutaj, czy przyjechali do Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej, zobaczą, jak może funkcjonować normalne państwo, jak jest, może nie szacunek do człowieka, ale jak po prostu są wykorzystywane pieniądze, które ty płacisz, tak? No to widać na Zachodzie, tym prawdziwym, tak? Dokładnie, na tym prawdziwym Zachodzie to widać. A nic, pozostaje nam tylko właśnie w takim klimacie pozostawić tutaj słuchaczy. Ja ze swojej strony, no, cieszę się, że mogłem przeprowadzić ten wywiad z tobą, ponieważ no, znamy się, nie ukrywam, że się znamy, wiem, o co chodzi i zdziwiłem cię bardzo, jak zobaczyłem list gończy, że nie można ciebie znaleźć, jeśli ja to zrobiłem w ciągu 15 minut, tak? Tutaj nie było problemu. Pozdrowienia dla funkcjonariuszy, którzy starają się tak szukać swojej osoby z listów gańczych. No jeżeli tak to się odbywa, To ja mówię, no ja podejrzewam, że wiesz, na dobrą sprawę, wiesz co, to jest bardziej no szukanie, żeby nie znaleźć? Tak, no tak, prawdopodobnie. Tak, no coś tego typu, no bo mówię, nie wierzę, że nie wierzę, że ktoś mnie nie mógł znaleźć, tak? Jeżeli wszyscy mają do mnie dostęp, ja mam Facebooka, mam naszą klasę, mam numer telefonu, ten holenderski, którego nie zmieniam od samego momentu przyjazdu. Numer polski co prawda mi się skończył, bo nie doładowałem, ale mam podany nawet chyba bodajże na Facebooku. Łatwo do ciebie trafić naprawdę, żeby cię znaleźć, to jest kwestia. Jakby mi zapłacili, to bym cię tutaj może nawet pojechał, pozdrowił, nagranie zrobił, nauczyłbym ich jak szukać. No być może trzeba będzie przeszkolić. Dziękuję Bogumił, do usłyszenia i pozdrowienia dla wszystkich. Słuchaj Bogumił,
Pozdrowienia dla wszystkich. Tak to jest kwestia, czy chcemy kogoś znaleźć, czy nie. Jak to się dzieje, że takie listy gończe funkcjonują? Jak to się dzieje, że nie można, mimo że państwo polskie, policja posiada numery telefonu do tego człowieka? Nie wiem, nie rozumiem tego i staram się po prostu nie wnikać w części dalszej. Myślę, że dziennikarze się tym zajmą. Konińscy dziennikarze, dziennikarze ogólnopolscy, proszę Państwa, to jest dowód na to, że państwo polskie ma po prostu duży problem. Czy portale, media są wykorzystywane do tego, żeby takie dziwne listy gończe publikować? Nie wiem, ale z tego, co możemy zobaczyć na stronie konińskiej policji, ta informacja została stworzona w 2011 roku i cały czas istnieje. Widocznie w statystykach właśnie policyjnych cały czas jest osoba poszukiwana, cały czas można podpiąć to w raporcie pod właśnie wynik. Może tutaj o to chodzi. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego tak ciężko jest i po co jest informacja w portalu, że poszukiwana jest osoba listem gończym. Przecież jeśli wiemy, gdzie mieszka ta osoba, to z jakiej okazji poszukiwana? Jeśli ktokolwiek potrzebuje numer telefonu, oczywiście mówią tutaj o funkcjonariuszach, mówią tutaj o mediach, to mam przy sobie numer telefonu stacjonarny i komórkowy. Nie ma problemu, możecie utrzymać. Nie wiem, na czym polega ta i po co ta cała fikcja? O co w tym wszystkim chodzi? Być może robiąc dochodzenie wewnętrzne, policja będzie wiedziała więcej. Jeśli ktokolwiek będzie chciał skontaktować się z panem Bogumiłem Kuczyńskim, udostępnię telefon oczywiście osobom z mediów i służbom. To by było na tyle. Zobaczymy, jak ta cała sprawa się rozwinie. Pozdrowienia dla pani Renaty, która oczywiście jest autorem tego wpisu na stronie policyjnej. No cóż, być może poprawi już to niebawem. Ewentualnie zobaczymy, co będzie dalej. Państwo polskie nie zdaje egzaminu. Wcale mnie to nie dziwi, taka wypowiedź pana Bogumiła. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niebawem. Tomasz Godlewski z miejscowości Konin.